Siemanko, siemanko. Niezłe wdzianko. Jestem bardzo ciekawy, jak mi będzie słychać, jak mi będzie widać. Widać, czy się widzę, ale słychać. Okoliczności bardzo niesprzyjające. Gorąco. Jestem na pływalni. Tak naprawdę filmować tu nie wolno. Ale nikt nie mówi, że nie można nagrywać filmów ze swoim tylko udziałem. O czym chciałem dzisiaj porozmawiać, to jest szybciutka informacja, którą podawałem już w opisach każdego z wideo przez ostatnie 15 czy 16 dni. A więc to, iż zapoczątkowałem nową grupę facebookową. Grupa nazywa się Biznes Fotografii Ślubnej. Jak sama nazwa mówi, jest to grupa o biznesie. Można powiedzieć o stronie biznesowej fotografii ślubnej, ale nie tylko. Zdecydowanie nie jest to grupa biznesowa. Jak tłumaczę w wielu filmach, że uważam, iż fotografia ślubna, biznes fotografii ślubnej, działalność gospodarcza fotografii ślubnej, czy też zawód fotografa ślubnego, czy zajęcie fotografa ślubnego, nie jest to fotografia i nie jest to biznes. Jest to połączenie wielu, wielu cech, które pozwalają na to, czy klienci chcą Cię bukować, czy klientom się podobasz, czy jest popyt na Twoje usługi, czy polecają Cię innym i tak dalej, ale gorąco. A więc założyłem tą grupę, zapraszam do tej grupy, link do tej grupy poniżej. Na razie jest to grupa otwarta. Dlaczego mówię na razie? Bo nie wiem, co się wydarzy. Nie wiem, czy będzie grupą zamkniętą. Nie wiem, jaki będzie odzew, jak dużo ludzi potrzebuje pomocy lub widzi, że potrzebuje, lub chce się podzielić swoimi spostrzeżeniami na te tematy. Nie mam pojęcia. Ciekawy jestem, jak mi będzie słychać. Nie zakładałem tutaj martwego kota, tylko mówię wprost do GoPro, nie GoPro, tylko Rode Go Mic Go Go, jedynka. A więc zapraszam do grupy. W grupie mam sporo pomysłów, sporo już postów zaplanowanych, sporo ankiet, sporo wypowiedzi. Będzie troszeczkę więcej niż tutaj na tym kanale, albo inaczej. Będą rzeczy bardzo podobne, no wszystko się przeplata, ale te rzeczy będą bardziej rozwijane. Oczywiście na takich miejscach jak Facebook, grupa facebookowa, czy jakakolwiek grupa, forum, jest miejsce na dyskusję. Na takim filmie na YouTubie też jest miejsce na dyskusję, ale o tę dyskusję troszeczkę ciężej. Wiem, że się nie rozwijają te dyskusje, a więc zapraszam na grupę. Zobaczmy, jak możemy sobie nawzajem pomóc, z jakimi problemami się borykamy. Ja również mam problemy, mam sporo tych jakby zagwozdek, które rozwiązujemy na co dzień. Dużo się dzieje, jesteśmy zajęci, więc na wiele rzeczy nie mamy czasu, wiele rzeczy nam umyka. A taka wymiana takich spostrzeżeń zawsze pozwala na podejście do pewnych zagadnień z innej perspektywy. Jak ktoś inny coś widzi, zawsze może pomóc. Z tym Was zostawiam. Zapraszam na grupę. Link poniżej. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Cześć.